Szanowni Państwo, to już będzie 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przesunięty troszkę w czasie, ale to może i lepiej. Tym razem będzie się to nazywało finał z głową, ponieważ wszystkie środki zebrane przez nas, przez Państwa, przez naszych kochanych rodaków, będą przeznaczone na rozwój laryngologii, otolaryngologii, diagnostyki głowy. Ale wiecie co Państwo, ja sobie tak myślę, że ta nazwa finał z głową ma jeszcze też inne znaczenie, bardziej symboliczne. Myślę, że mówi nam ta nazwa to, że mimo tego strachu, tego lęku, który przez ostatnie już 12-13 miesięcy przeżywamy, że my mimo wszystko powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy potrzebują naszego wsparcia. Jeżeli my nie będziemy sobie pomagać w tak trudnych momentach, to właściwie nie możemy się nazywać narodem. Dlatego Teatr Kwadrat z radością bierze udział w tej akcji. Założyliśmy e-skarbonkę. To jest taki elektroniczny wymysł, no bo wiadomo, że w dobie pandemii nie możemy fizycznie chodzić po ulicach i zbierać od Państwa pieniędzy. W związku z czym każdy z Państwa, który kliknie w link znajdujący się poniżej, może połączyć się wirtualnie z naszym takim subkontem e-skarbonką, wpłacić dowolną kwotę i te wszystkie pieniądze będą za pośrednictwem Teatru Kwadrat przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Fajna niespodzianka jest taka, że osoba, która przeleje największą kwotę, będzie mogła otrzymać, czy otrzyma zaproszenie czteroosobowe, czyli z żoną, mężem, przyjaciółmi, bądź z dziećmi, czteroosobowe zaproszenie na pierwszy możliwy przez nas do zagrania spektakl Teatru Kwadrat wraz z kolacją, mam nadzieję, z aktorami, którzy w tym przedstawieniu będą brali udział, na pewno ze mną. Także serdecznie zapraszam, e-skarbonka, Teatr Kwadrat, link poniżej. Pomagajmy sobie.